Kochani, po raz trzeci chcielibyśmy Was w tym roku przywitać w imieniu Kwidzyńskiej Grupy Motocyklowej Motoświry na trzecim kwidzyńskim rozpoczęciu sezonu motocyklowego. Bardzo się cieszymy, że tak licznie przybyliście. Justyna Styśka i Marcin Serocki, znany bliżej jako Serek, czyli przedstawiciele przeuroczej, nieformalnej grupy motocyklistów Motoświry, organizatorzy i pomysłodawcy hucznego rozpoczęcia sezonu motocyklowego w Kwidzynie. Na początek, drogi Serku, powiedz mi, ilu motocyklistów w tym roku przyjechało do Kwidzyna, czy właściwie odpowiedziało na Wasze zaproszenie? No jak zwykle tak nieoficjalnie na początku imprezy od znajomych i gości gdzieś tam mamy wieści, że na pewno było 500 maszyn, a jeszcze prawdopodobnie podbijemy licznik. 500 maszyn, czyli śmiało można powiedzieć, że rekord motocyklowego otwarcia sezonu w Kwidzynie padł. Tak. Tak, w tamtym roku mieliśmy troszeczkę mniejszą frekwencję, w tym roku pobiliśmy to, myślę, że z dwukrotną siłą, także bardzo się cieszymy. Pogoda dopisała, więc jest super. Skąd przyjeżdżają motocykliści do Kwidzyna na otwarcie sezonu przez Was organizowane? Myślę, że z wielu różnych miast, z tego co my mamy informacje, jest to Świecie, Gdańsk, Tczew, Iława, Bydgoszcz, także naprawdę Tuchola, tak. Jest wiele też organizacji, które nas tutaj wspierają, jest Wataha Świecie, jest widzę Xtreme Moto, także naprawdę fajne grupy. Czyli wielka motocyklowa, jedna pachnąca spalinami i benzyną rodzina. Powiedz mi, Marcin, jak to się robi? Jak się organizuje zlot, na który przyjeżdża 500 maszyn, nierzadko z odległych od Kwidzyna miejscowości? Znaczy przede wszystkim to są ludzie. No, my nie jesteśmy stowarzyszeniem, co zawsze podkreślam, bo jest to dla nas takie ważne, że nie jesteśmy stowarzyszeniem, a jesteśmy grupą zapaleńców i kobiet, i mężczyzn tak samo zapalonych na tle motocyklu i motocyklizmu. I chyba to jest klucz do sukcesu, że są ci ludzie, którzy mają ochotę coś takiego zrobić. Zawsze jeździliśmy po okolicznych zlotach, szukaliśmy gdzieś tych wrażeń u kogoś obcego, no i postanowiliśmy, że spróbujmy zrobić u nas. No i przez 3 lata się okazuje, że super się to spisuje. Przez 3 lata się okazuje, że super to się spisuje, nawet się zrymowało, ten tegoroczny zlot obfituje w atrakcje niewidziane na zlotach do tej pory. Myślę, że też widziane. Jeżeli chodzi o stunt, który mamy w tym roku, jest to Grzegorz, który przyszedł ze swoją partnerką i pokazał tutaj, co potrafi. Jest jazda na kole, na jednym kole, tak. Jest BMW, które też zapowiedziało, że będzie też i w przyszłym roku. Także myślę, że na innych gdzieś zlotach również są, ale serdecznie dziękujemy za to, że są u nas. No właśnie, mówicie tutaj o tym, co ładnie Justyna nazwała stuntem, tak? Tak, tak. Mamy stuntera zaprzyjaźnionego. Justynka go tutaj, że tak powiem, dogrywała wszystkie szczegóły. No i myślę, że pokaz był super. Aha. Czy nie boicie się trochę, że taki pokaz tych akrobacji na motocyklu pobudzi adrenalinę, emocje u innych właścicieli, a to już prosta droga do zostania dawcą narządów? Nie boimy się. Myślimy, że no, wierzymy w rozwagę ludzi, tak, w rozsądek ludzi.
nie jesteśmy takimi młodymi chłopcami. Pewnie, że jakiś to przyczynek może mieć, ale myślę, że bardziej idziemy w tym kierunku, żeby pokazać, jak się można bawić tym wszystkim, tak? No taki stunter musi naprawdę no, tysiące godzin poświęcić, żeby pokazać nam to, co umie. I bardziej chyba w tym kierunku idziemy, nie żeby pobudzać adrenalinę tak w taki negatywny sposób, a w ten pozytywny. Panie Justyno, Marcin powiedział, że nie jesteśmy młodymi chłopcami, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. Widać, że w duszy dziecko w duszy motocyklisty pozostaje do końca życia, a co kobietę ciągnie do motocykla? Jest to pasja, która tak naprawdę się tworzy od młodych lat, tak, w moim przypadku. I przez długie lata nie było mi jakoś tak pozwalane na to, tak, więc swoje życie wziąłam w swoje ręce i stwierdziłam, że jednak chcę to robić i jeżdżę na tym i to mi się podoba i chcę to robić dalej, tak. No pięknie, ale co się pani w tym podoba? Dźwięk, nie wiem, wolność. No, są rzeczy, które nie można doznać w samochodzie, tak? To na czym pani jeździ? Na CBR-ce. Jest to Honda CBR 600 F1, także sport. Silnik o pojemności i mocy? 600, tak, 600. 600 centymetrów, no, mocy? Tak. Jakiej mocy? 120 koni? Albo 104, nie wiem. To zmęczę, jak pani Justyna powiedziała, nie liczyła, moc nie odgrywa. Proszę powiedzieć, mówicie o tej rozwadze, oboje i tak dalej. Ile razy leżała pani z motocyklem? Ani razu. A ty? No ślizgu takiego nie miałem, na szczęście przewrotkę tak zdarzyła mi się, przewrotka jedna. Proszę państwa, Justyna i Marcin, organizatorzy trzeciego otwarcia sezonu, oboje wbrew utartym stereotypom, narządy mają, rozumiem, w komplecie, czyli razem mają cztery nerki, cztery płuca i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie dzięki tym ludziom radość niedzielnego, wolnego od zakupów popołudnia, które możecie spędzać z rodziną, przerywa wam radosny dźwięk motocyklowych silników najrozmaitszej maści. To co tradycyjnie motocyklowym pozdrowieniem, lewa w górę. Lewa w górę. A teraz to takie uroczyste rozpoczęcie. Bardzo proszę pana burmistrza Andrzeja Krzysztofiaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję przede wszystkim tym, którzy przyjechali do naszego miasta z różnych okolic naszej pięknej ojczyzny. Widzę rejestrację z połowy miast naszego kraju. Dziękuję, że wybraliście Kwidzyn. Zawsze jest tak, że są jakieś konkurencyjne zloty. Ci, którzy wybrali Kwidzyn, mam nadzieję, że nie będą zawiedzeni, będą się dobrze bawili. Ogromna rzesza motocykli. Co roku bijecie swoje poprzednie rekordy. Dziękujemy. To rzeczywiście są świry, te motoświry. Wiercą dziurę w brzuchu, ale robią to w taki sposób, że nie sposób im odmówić. Na trzecim otwarciu motocyklowego sezonu w Kwidzynie nie mogło zabraknąć burmistrza miasta Andrzeja Krzysztofiaka. Dzień dobry panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, ja tak pomyślałem sobie, obserwując to, co się od dwóch tygodni w Kwidzynie dzieje, że kwiecień to musi być pański ulubiony miesiąc w roku. No, różne miesiące są moimi ulubionymi, przepraszam. Ale kwiecień rzeczywiście, mówi pan o tych dwóch imprezach sportów motorowych, eliminacja rajdu kwidzyńskiego i dzisiejszy zlot motocykli. To kwiecień motocyklami, sportem motorowym stoi. Słoneczny kwiecień z zapachem benzyny i odrobinki spalin. Panie burmistrzu, dlaczego warto organizować tak huczne rozpoczęcia sezonu motocyklowego? Mówimy o tym, że trzeba promować nasze miasto. Są różne sposoby, aby je promować. Ogłoszenia w gazetach, billboardy, ale moim zdaniem najlepszym sposobem na promowanie jakiegokolwiek miejsca na ziemi jest zapraszanie ludzi, żeby na żywo to zobaczyli, bo żadne zdjęcie, żaden film nie przekaże tego klimatu, tego miejsca, więc nieprzypadkowo organizatorzy zbierają te motocykle na placu Jana Pawła II przed Kwidzyńską Katedrą, Kwidzyńskim Zamek. Zresztą oba te obiekty od wczoraj są na liście zabytków kultury polskiej. Wczoraj taki tytuł otrzymały z rąk prezydenta Rzeczpospolitej. Więc to jest miejsce, które warto promować. A jak powtarzam, nic nie lepiej
nic się lepiej nie wypromuje, jak się tego nie zobaczy. I ci ludzie, którzy przyjechali tu dziś, którzy przyjechali na Miłosną, na pewno zabiorą kiedyś rodziny swoich przyjaciół i tu przyjadą. Przyjadą obejrzeć katedrę i zamek, bo dziś pewnie nie będą na to mieli czasu, ale przyjadą również zobaczyć przepiękną Miłosną. Setki motocykli biorą udział dzisiaj w otwarciu sezonu. W większości, powiedzmy sobie szczerze, spoza Kwidzyna przyjechali ty ludzie z różnych odległych miejsc, ale ja się muszę panu przyznać, panie burmistrzu, że kiedy cieszę się wolną od pracy niedzielą, którą spędzam w gronie rodziny, niekoniecznie jestem entuzjastą ryku silników, jakiej wydają przejeżdżające obok mojego domu motocykle. Tym niemniej dzisiaj zaobserwowałem, że mieszkańcy Kwidzyna chyba polubili tą imprezę, wylegli dosyć tłumnie na ulicę miasta, pozdrawiali przejeżdżających motocyklistów, robili zdjęcia. Chyba to rozpoczęcie sezonu stało się takim stałym punktem eventów, stałym punktem kalendarza kwidzyńskich eventów. Pewnie jest tak, że znajdą się osoby, które no, bardzo się gdzieś spieszyły i ten przejazd, ta parada motocykli trochę im doskwierała. Ale przepraszamy za to, przepraszam w imieniu organizatorów Stowarzyszenia Motoświry, ale ta chwila również cieszy innych, więc, ale również tych ludzi, którzy przyjechali, te ponad 500 motocykli, które przyjechało, czuło się znakomicie, kiedy są adorowani przez mieszkańców, kiedy machają do nich i pozdrawiają ich. To miłe i myślę i dla mieszkańców, i dla tych motocyklistów. Na pewno wywiozą stąd miłe wrażenie i będą o tym opowiadali, jaki ten Kwidzyn jest gościnny i przyjazny. Raptem 20 minut trwał przejazd, a w porywach nawet krócej, zależy jak komu poszło, więc te utrudnienia w ruchu nie były też takie długie, powiedzmy sobie szczerze. Panie burmistrzu, na koniec proszę mi powiedzieć, tradycyjnie stoimy przy pańskim motocyklu. Dlaczego? Nigdy pana o to nie pytałem. Dlaczego w ogóle warto jeździć na motocyklu? Dla tych, którzy by zaczęli teraz, to mogę powiedzieć, że kiedy zamknął się w skrzynce stalowej swojego stalowego rumaka, ale na czterech kołach, nie czują nic poza zapachem klimatyzacji. Kiedy jedzie się motocyklem, gwarantuję panu, że z daleka wyczuje pan zapach skoszonej trawy, wjeżdżając do lasu, zapach sosnowego boru, wiatr na policzkach, przyjemność jazdy jest nieopisana. To całkiem inaczej, inne doznania, inne wrażenia niż te, których doznajemy jadąc samochodem. Motocykl pozwala być bliżej natury jak rower, czyli każdy taki kontakt. Oczywiście wszystko rozsądne, wszystko w granicach bezpieczeństwa. Ja nie mam takich rozterek, bo od bardzo dawna jeżdżę motocyklem, kiedyś w klubie motorowym, teraz z żoną jako turyści, no więc ja jestem do tego przyzwyczajony i no po prostu to jest i już. Tak jak zapytali kiedyś Kilarego, dlaczego zdobył ten Mount Everest. No bo ten Mount Everest jest i należało go zdobyć, więc motocykle są, należy nimi jeździć. Burmistrz Andrzej Krzysztofiak dzisiaj oczywiście na rozpoczęciu, na trzecim kwidzyńskim rozpoczęciu sezonu motocyklowego, który organizuje prężnie działające Kwidzyńskie Stowarzyszenie Motoświry. Lewa w górę, panie burmistrzu. Lewa w górę. Gratuluję tym pasjonatom, bo to naprawdę wyjątkowi ludzie. I stoję z boku i podziwiam ich organizację. To w zasadzie stowarzyszenie rodzinne, ale tam każdy wie, co ma robić. Nikt nikogo nie pogania, nikt nie przyspiesza, nikt nie strofuje. Pracą dzielą się sprawiedliwie i dzieci biorą w tym udział i dorośli. To naprawdę warta naśladowania inicjatywa i sposób spędzania wolnego czasu. Pozdrawiam. Thank you.
Autorzy zapierającego dech w piersiach pokazu stentu motocyklowego, czyli? Jazdy akrobatycznej na motocyklach. A przedstawcie się, moi drodzy. Grzegorz Dering. Sandra Kaszubowska. Powiedzcie mi na początek, ile, w jakim jesteście wieku? Ile macie lat, Sandra? 18. 21. 18 i 21 lat. A daliście pokaz prawdziwego profesjonalizmu. Ile trwało osiągnięcie tego poziomu? Ja trenuję około od ponad 4 lat, a z dziewczyną jeździmy już od 2 lat razem. Aha. Więc mi, Sandra, ty się nie boisz wsiadać z nim na ten motocykl? Czasami, ale adrenalina jest. Adrenalina jest i o to w tym wszystkim chodzi? Chodzi właśnie o adrenalinę? Dokładnie. A ja tak obserwując to, co wyprawiacie, zastanawiałem się, czy rzeczywiście tylko adrenalinę, czy też nie próbujecie czegoś udowodnić, bo to jednak wymaga, no powiedzmy sobie szczerze, nieprawdopodobnego opodobania maszyny. No na pewno trzeba dużo godzin poświęcić, żeby coś pokazać takiego na motocyklu, jeszcze opanować, kontrolować, żeby nie wjechać nigdzie. No właśnie, opanować, kontrolować. Ile razy zdarzyło wam się wyglebić? No ja na szczęście nie miałem żadnej kontuzji poważnej, ale były upadki, gdzie były jakieś tam obdarcia i trochę krwi poleciało, ale na szczęście złamań nie było. A u ciebie, Sandra, jak? Trochę krwi poleciało? Czasami tak, ale nic poważnego. Ale do pokazu wychodzicie poważnie zabezpieczeni. Tak, dokładnie. Dokładnie. Ten pancerz, który miałaś na plecach i wyglądałaś trochę jak słynny predator z filmu Ridleya Scotta, ma za zadanie chronić kręgosłup. Dokładnie. No ale powiedz mi, masz gołe ręce, łokcie, jakbyś walnęła o ten polbruk z tego motocykla, to odarłabyś skórę. Mam ochraniacze na łokciach, ale właśnie zdjęłam po pokazie. A myślałem, że powiesz, nie, mam takie zaufanie do swojego partnera, że po prostu się nie boję. No to oczywiście też. Wiecie, powiedzcie mi, gdzie można trenować taki stent? Bo rozumiem, że na parkingu pod supermarketem raczej was pogonią. Czy to jest właśnie taka motocyklowa partyzantka gdzieś tam nocami, czy po prostu trzeba mieć kawałek własnego utwardzonego terenu? No najlepiej to mieć swój teren. Ja mam taki mały placek, na którym mogę wtedy sobie pojeździć, ale oczywiście muszę i tak jeździć na jakieś większe place. I na szczęście mamy plac Autodrom w Pszczółkach i możemy tam trenować popołudniami w tygodniu. Na całkowitym legalu? Tak, dokładnie. Wiecie, a prawda to jest, że tacy prawdziwi stenterzy najbardziej to właśnie lubią coś na nielegalu zrobić? No, są też tacy, ale ja się nie zaliczam do takich, raczej nie lubię po ulicy jeździć i... Pod światłami nie zobaczymy cię na jednym kole? Nie za bardzo. Nie za bardzo, a przynajmniej tej wersji się trzymajmy. Stent Wars Poland mówi naklejka na motocyklu. Powiedzcie jeszcze, co to za maszyna? To jest Kawasaki 636, rocznik 0304, ma około 130 koni. Około 130 koni, widzę też bardzo duże przyłożenie na tylnej osi, duża zębatka, to chyba właśnie specjalnie do tego stentu, tak? Tak, no oczywiście dużo przeróbek jest wykonanych, tutaj mamy dodatkowy hamulec dołożony w ręce, większa zębatka, klatka, rama też już nie jest oryginalna, jest zmieniona. Nawet zawieszenie nie jest oryginalne. A ta klatka już wybitnie pokazuje, że jednak przewrotki czasami się zdarzają, bo ja rozumiem, że jej zadaniem jest ochrona motocykla, kiedy poleci na bok, nie? Dokładnie, żeby kierownica się nie pogięła, nie połamała, żeby te wywrotki jednak się zdarzają na treningach, czasami nawet na zawodach czy na pokazach. To... No to w takim razie popatrzmy jeszcze raz, czego para młodych ludzi potrafi dokonać na takim właśnie stenterskim, stentowym, jak nazwać taki motocykl? Stenterskim. Na takim właśnie stenterskim motocyklu, to co, powiedz mi, Sandra, stenterzy też się żegnają, witają pozdrowieniem lewa w górę? Nie, nam się nie zdarzyło. Nam się nie zdarzyło, a będzie... No to w takim razie czego się życzy stenterom? Powodzenia. Jak najmniej upadków. Jak najmniej upadków, których dziś w Kwidzynie na pewno nie zobaczymy. Dziękuję wam serdecznie.
Dziękujemy. Dziękujemy. Symulator jazdy na jednym kole, obok mnie jego właściciel Darek z firmy Team Extreme Siławy. Dzień dobry, lewa w górę. Witam serdecznie, lewa w górę wszystkich. Na początek proszę mi powiedzieć, po co w ogóle jeździć na jednym kole? No, każdy, dziwne pytanie. Każdy motocyklista chciałby pojeździć na jednym kole. Nie wszyscy umieją, nie wszyscy mają tyle odwagi, żeby to postawić, żeby zrobić. Też ten symulator powstał dlatego, żeby ograniczyć takie no, dzikie jazdy gdzieś tam na ulicy. No, tego nie unikniemy, ale niech się ludzie przekonają, jak to jest podnieść ten motocykl w bezpiecznych warunkach. Czyli jedna, pierwsza bardzo ciekawa informacja, symulator powstał niejako po to, żeby trochę spętać temperament motocyklisty i zamiast gdzieś na światłach unosić to koło, mógł najpierw na sucho spróbować tutaj, tak? Dokładnie, dokładnie. Właśnie dzisiaj na imprezie doszło do też takiego zdarzenia. Kolega myślał, że jest tak łatwo, zobaczył co się dzieje, no i niestety powiedział, że nie będzie ryzykował na ulicy, także to nie jest takie łatwe. Dobra, co wchodzi w skład symulatora? Oczywiście oprócz motocykla marki Kawasaki. Tak, to jest Kawasaki 636, najlepszy rocznik, czyli od 2.4 do 2.5. Te motocykle były wtedy produkowane. 80% stanterów w Polsce używa tych maszyn, bo są bardzo mocne, niezawodne, nie do zajechania. Co wchodzi w skład? Jest to motocykl i jest specjalnie przystosowana przyczepa z rolką, z odpowiednim hamulcem, gdzie stawia odpowiedni opór. No ale rozumiem, że to nie ta rolka podnosi motocykl do góry, tylko wymagana jest jednak interwencja czy udział osoby siedzącej na motocyklu. Dokładnie, jak najbardziej. Maneta jest odkręcana prawie że na maksa, jest też odpowiednie przełożenie w motocyklu, jest zębatka, tak jak stanterzy używają, żeby po prostu łatwiej ten motocykl podrywać, żeby klient nie musiał mocno sobie robić. Niektórzy zarzucają, że jest sprężyna, że jest podniesiona, że nie idzie z góry, ale nie wszyscy są mistrzami, nie wszyscy jeżdżą dobrze na kole, też amortyzuje ta sprężyna. Wiadomo, jak ktoś zielony usiądzie, uderzy sobie motocyklem, też może zrobić krzywdę. I też to polega na tym, żeby ułatwić to podniesienie motocykla, ale też, żeby zamortyzować to uderzenie. Jest też po prostu smycz. Smycz, oczywiście. Żeby nie była ta smycz, to motocykl by mógł zrobić takiego fikołka jak na drodze. I dlatego to jest bezpieczne, bo ogranicza do pewnego stopnia stawianie do pionu. Aha, i przestałby być wtedy symulatorem, prawda? Dokładnie. Całe urządzenie. A proszę mi powiedzieć, intryguje mnie od samego początku, po co jest ten wiatrak? Czy on symuluje wiatr we włosach? O, dobre pytanie i powiem, że dobra odpowiedź. Między innymi tak, na pierwszej imprezie mieliśmy bez wiatraka, jest jak jest, jest gorąco, jest słońce, motocykl stoi na miejscu, motocykl porusza się na rolce, chłodzenie silnika, jest otwarty obieg, są dwa wentylatory, ale wstańcie to wystarczy. Tu jeżeli motocykl stoi, nie ma wymiany powietrza, taki wiatrak, taki nadmuch jest potrzebny, żeby miał motocykl czym oddychać, żeby tak się nie grzał. No ale tak jak pan powiedział, że wiatr we włosach, to jest też ten bajer, musi być. A więc proszę bardzo, wiatr jest ważny nie tylko z powodu doznań estetycznych, ale również dlatego, żeby dobrze chłodzić motocykl. I drodzy motocykliści, zapamiętajcie sobie, zanim spróbujecie gdzieś na światłach czy pod blokiem jazdy na jednym kole, symulator jest fantastycznym rozwiązaniem, żeby się po prostu nie zabić i nie zostać przysłowiowym dawcą narządów, co z przyjemnością potwierdzi pan Darek. Przepraszam, jestem dawcą. Mam kartę, jestem dawcą organów. Jeżdżę bezpiecznie, ale też jestem dawcą. Także dosłownie tak było mówione, że jesteśmy dawcą. To motocykliści, my nie od dziś wiemy, że motocykliści nie od dziś słyną z tego, że mają wielkie serce i naprawdę potrafią je okazywać innym. Chwalebna decyzja, zostanie świadomym dawcą narządów. My mówimy oczywiście o przypadkach całkowicie nieświadomych, kiedy jedyne, na co motocyklista może się już przydać, to posłużyć jako dawca. Dokładnie. Chociaż też bym się nie zgodził, bo jeżeli faktycznie jest kraksa, to z motocyklisty za dużo, to jest niechroniony uczestnik ruchu drogowego. No i przy takim zderzeniu konkretnym to tam nie ma co wybierać. Także to... Nereczki? No, może wątróbka, ale naprawdę, jeżeli jest kraksa konkretna, to naprawdę nie ma co zbierać. Także to jest takie przysłowiowe, nazwane dawcy, no bo latają, no ale... No i tych kraks zdecydowanie, a szczególnie w dniu rozpoczęcia sezonu, nie życzymy. Niechaj ten sezon będzie bezpieczny i wszyscy motocykliści, nie tylko ci, którzy dzisiaj w ten piękny kwietniowy dzień przyjechali do Kwidzyna, dowożą swoje narządy do końca i do końca wszystkich innych sezonów. Dziękuję serdecznie. Powiedziałbym pewnie lewa w górę, ale w tym wypadku wydaje mi się wypada powiedzieć koło. Koło w górę? Może być, jak najbardziej. Koło w górę. Symulator Willy, Team Extreme. Zapraszam. Uwaga. 3, 2,
jeden, start! Brawa! No bo to ziomki, to, a ja nie wiem, oni chyba popołudniami ćwiczą. O, jest dobrze, jest pierwsza wywrotka. No, bo to ziomki, słuchajcie, bezkonkurencyjni. Stop, stop. No, gratulujemy serdecznie. Motocykliści, czyli jedna z wielu grup motocyklistów, która przyjechała na trzecie rozpoczęcie sezonu w Kwizynie. Nie pierwszy raz jesteście w Kwizynie na rozpoczęciu sezonu. Kolejny. Kolejny rok. Kolejny rok. Dlaczego warto przyjeżdżać do Kwizyna na rozpoczęcie sezonu motocyklowego? No, jest super towarzystwo, spotykamy dużo znajomych z tras. No. A jak liczną grupą jesteście, powiedz? Ilu was jest? Około 50. Około 50 i wszyscy macie własne motocykle? Nie, nie wszyscy. Część jeździ jako plecaki, część jeździ motocyklami własnymi. Mamy coraz więcej kobiet, muszę się pochwalić, w naszym klubie. Zaczyna jazdę część już jeździ dłużej. No, ja akurat jeżdżę sama, reszta... Czyli motocykliczni z Grudziądza, tutaj małżonka, pan powiedział, jeździ sama. Nie małżonka, ale czy to jest mocno sfeminizowana grupa? Znaczy, czy jest mocno sfeminizowana? No, trochę kobiet jest u nas, tak. No. A to nie jest trochę tak, że przez tą całą emancypację kobiety odbierają mężczyznom ich ostatnie atrybuty, siły, potęgi, władzy, Easy Rider, a teraz co, Easy Riderki? Czemu nie? Czemu nie? To nie jest, nic nie odbierają, nic nie odbierają. Sympatycznie jest jeździć w towarzystwie kobiet, po prostu. No, kobieta na motocyklu, rewelacyjna sprawa. Sympatycznie jest jeździć w towarzystwie kobiet, a jak się jeździ w towarzystwie mężczyzn? Bardzo dobrze, bo wspólnie jeździmy z mężem i z dziećmi. No właśnie, i oto dzisiaj cały dzień wspólnie jeździmy z mężem i dziećmi, a te wszystkie stereotypy o tym, że to takie niebezpieczne, że motocykliści są dawcami narządów. Ależ skąd, trzeba wszystko robić z głową. I do przodu, nie poddawać się. Czyli rozumiem, żadne wpadki nie przytrafiły się? Nie, nie. Jak do tej pory na szczęście odpukać jest w porządku. Słuchajcie, na wielu takich otwarciach sezonu, imprezach motocyklowych bywacie? Staramy się często i dużo. No i jak często i dużo, to pewnie macie skalę porównawczą. W Kwizynie dopiero po raz trzeci odbywa się taka impreza. Widać, że ona nabiera rumieńców, ale jak, podoba się? Fajnie, nie fajnie? No fajnie. Jesteśmy po raz trzeci, no i jest fajnie. No. Atmosferę tworzą ludzie, no niestety. Niestety. Atmosferę niestety tworzą ludzie. Dowiedzieliśmy się od motocyklicznych z Grudziądza, którzy na zlocie w Kwizynie są po raz drugi i jak zapowiadają po raz trzeci, jak zapowiadają nie po raz ostatni, to co na koniec naszej rozmowy mieszkańców Kwizyna tradycyjnym motocyklowym lewa w górę z Grudziądza pozdrowicie? Lewa w górę pozdrawiamy! Pozdrawiamy Grudziądz!